Symbolicznie, ponieważ jesteśmy organizacją, która no, nie ma funduszy, tak jak wiele organizacji tutaj, postanowiliśmy chociaż symbolicznie w kolorze biało-czerwonym obdarować każdego artystę, którzy poświęcili się przez 30 lat śpiewali i chciałam w tym duchu patriotyzmu i bardzo podziękować biało-czerwonym. Dziękuję z całego serca w imieniu swoim i Stowarzyszenia Obrońców Krzyża. Życzę Wam dalszych owoców, dalszego rozwoju i myślę, że nasza współpraca będzie przebiegała tak owocnie przez następne długie lata. Dziękuję serdecznie. Stora, 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 stora.
jeszcze dla naszej najpiękniejszej dyrygentki na świecie, Brygitki, też polskie kwiaty biało-czerwone i lata. Kurwa, piano. Brawo! Brygitko, za twoją niezwykłą cierpliwość. Naprawdę, bo ja myślałem, że jestem cierpliwy. Ja muszę się oczywiście bardzo wiele uczyć, bo praca z tym górem należy zapewne do przyjemności, ale bywa czasami jak Góra Konwalińska, o czym wiemy. Więc jeszcze raz chyba zaśpiewamy Ci stole, który właśnie Tobie, dlatego że bez Ciebie tego chłopaka nie było. I takie cierpliwość nie znam drugiej takiej osoby na świecie, więc śpiewamy stole dla Ciebie. Ja uważam, że każdy z nas, każdy korzysta i cały zarząd, z którego Pan jest reprezentantem, Andrzej, Helenka, Ela i wszyscy korzyści wnieśli wielki wkład w rozwój tego chóru. I jesteśmy wszyscy tutaj bardzo, bardzo potrzebni. I nie ma tutaj jednej osoby, która nas reprezentuje wszyscy razem. To jest dzieło wspólne, proszę Państwa. Dzieło wspólne. Ja wiem, tylko ale... dzięki Wam to jest możliwe. Ale mi się wydaje, że bez Ciebie nie dalibyśmy rady. Kochani, 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Dobry wieczór Państwu, przepraszam najmocniej, ja tak niespodziewanie chciałbym tylko coś powiedzieć. 12 marca 1999 roku w tej sali, kiedy był jubileusz dziesięciolecia Chóru Piast, miałem wielką przyjemność i szczęście prowadzić ten koncert. I ówczesny ambasador, profesor Meller, powiedział historyczne i wzruszające słowa do szeroko zebranej publiczności. Po raz pierwszy po obaleniu humanizmu powiedział do gości na tym jubileuszu w taki sposób. Proszę Państwa, witam serdecznie, jesteście u siebie. I pamiętają wszyscy te słowa pod adresem chóru i gości chóru. Cała sala była zebrana, cała sala była wypełniona, było około 170 osób. Po raz pierwszy to są widzę historyczne słowa, jestem wzruszony i cieszę się bardzo, dziękuję za zaproszenie. Chcę Wam powiedzieć, kocham Was i do dobrej kontynuacji. Wszystkiego dobrego. Zebrany, bo jesteście naszymi przyjaciółmi i jest nam bardzo miło, że możecie, znaczy, że możemy Was tak często oglądać i dla Was śpiewać. Także dla nas to też jest zawsze wielki zaszczyt i przyjemność.